Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W tej części materiału chciałem powiedzieć kilka słów na temat tekstury, która nazywa się tajemniczo, ponieważ Magic. No i teraz tak, dodaję oczywiście do sceny Plane'a. Na renderze będzie on wyglądał w taki sposób, jak za chwilkę pokażę. O tak, płaski, szary i bardzo efektowny przez swoją nudność. Dodaję do niego materiał i do tego materiału dodaję nową teksturę. Tym razem opowiemy sobie nie o Environmental Map, ponieważ o tym zrobię osobny tutorial, na razie się do niego przygotowuję, nie o Image or Movie, bo to też jest trochę bardziej zakręcone, ale o teksturce o nazwie Magic. Jak widać, ona z definicji jest kolorowa, co pozwala mi uzyskać kolorowe ślady na plane. No i teraz mamy niewiele parametrów, którymi można sterować, mianowicie głębia, czy też ilość jakby pasm, które się pojawiają na tej teksturze, oraz zaburzenia. Jeżeli zaburzenie ustawię na 0,1, dostaję elegancki wzorek w kratkę. Przy okazji widać, że ten wzorek jest świecący, ponieważ jasność tej tekstury jest dużo większa niż jasność plane'a bez niej. Jeżeli wyłączę teksturę, widać, że jest szary. Dobra. Teraz, jeżeli będę zmieniał te parametry, na przykład turbulence na 1, otrzymam pewnego rodzaju zaburzenia pomiędzy pasmami, które się będą układały w jakiś tam sposób. Głębia określa, ile tych pasm jest i jak one się rozkładają. No i zależnie od tej głębi mogę dostawać różnego rodzaju łagodne przejścia. Bardzo przyjemna tekstura, ładne kolory generuje i nadaje się idealnie do generowania takiego materiału jak na przykład koce czy różne inne tego typu wynalazki. Jeżeli będę zwiększał parametr Turbulence, w tym momencie pojawią się jeszcze takie plamy na tej teksturze. Aż w końcu doprowadzą one do plam wyższego poziomu, aż dostanę taki elegancki pattern, który często się widzi po zażyciu jakichś, powiedzmy sobie, niezbyt zdrowych proszków. I teraz, jeżeli zwiększę głębię, będę miał takich przejść coraz więcej, a więc dostanę całkiem ładnie wyglądające jakieś deformacje. Sympatyczne, bardzo przyjemne. I teraz, jeżeli włączę sobie ramp do tego na zakładce Colors, w tym momencie moja tekstura stanie się czarno-biała. Jest to odwrotnie niż w przypadku na przykład Cloudu lub też innych tekstur, o których wcześniej mówiłem. Dodatkowo, jeżeli chciałem, aby coś dodatkowego, ciekawego działo się na tym plane, mogę włączyć dla tej tekstury również mapowanie geometrii na zasadzie mapy normalnej, takiego bump mappingu. To mi powoduje, że od razu moja tekstura staje się szorstka i tą szorstkość widać w taki właśnie sposób. Przy okazji sprawdzę jeszcze, jak działa oversampling włączony. Full oversampling włączymy, zobaczymy, no od razu widać, że jest lepiej. Długo szukałem tekstury, która to pokazuje, a proszę, w takim prostym przypadku od razu widać różnicę. Bez oversamplingu, elegancko, wszystko jest pociachane na piksele, z oversamplingiem wychodzi, że jest dużo, dużo lepiej. No to fajnie. Ok, to jest w zasadzie całość, co dotyczy tej tekstury. Oczywiście mogę dodawać różne przebiegi, mogę je mieszać ze sobą, no to wiadomo dla wszystkich tekstur, więc nie jest to nadzwyczajnie nowe. Ustawmy sobie w takim razie turbulencję na przykład na 2, troszeczkę większy kontrast w samej teksturze. No i już mam coś podobnego do tekstury typu Wood, a jeżeli dodam tę teksturę kolejny raz i ustawię, że to ma być Magic, to mogę mieć coś w kolorowe paski i dodatkowo jeszcze takie lekko przyciemnione. No dobra, to już są kombinacje. A więc bez ściemniania żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.